Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek, od nowa. Skutki grzechu okazały się tak głębokie i dotkliwe, iż nie udało się ich odwrócić. Jednak Biblia mówi o możliwości odnowienia w nas obrazu Boga przynajmniej w pewnym stopniu. Przestudiuj list do Rzymian, Koryntian, Efezjan, jaką nadzieję wskazują te wersety. List do Rzymian 8:29. Bo tych, którzy przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Drugi list do Koryntian. Trzeci rozdział. I werset 18. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. List do Efezjan. Czwarty rozdział, 23 i 24. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a oblegszy się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Pismo Święte wyraźnie przedstawia nadzieję odnowienia w nas obrazu Boga. Temu odnowieniu obrazu Stwórcy w ludzkości towarzyszy zmniejszenie negatywnych skutków, jakie grzech spowodował u nas i w naszych relacjach. Jednak nie następuje to na drodze ludzkich osiągnięć. Biblia wskazuje na Chrystusa jako podstawę nadziei na odnowienie człowieka. Bez względu na to, jakie zmiany zostaną dokonane w nas, nasza nadzieja na zbawienie zawsze musi opierać się wyłącznie na tym, że Jezus uczynił dla nas, oferując nam zbawienie oparte na Jego sprawiedliwości, a nie naszej. Jak drugi do Koryntian wiąże z zagadnieniem odnowienia obrazu Boga w człowieku? Czy stanie się nowym człowiekiem stwarza człowieka poza zasięgiem grzechu i jego skutków odczuwanych w ziemskiej egzystencji? Jak twoje doświadczenie pomaga ci odpowiedzieć na to pytanie? Drugi list do Koryntian, 5 rozdział i werset 17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Biblijne przesłanie wiedzie do wniosku, że duchowe odnowienie wymaga czujności w walce. Jest to walka między ciałem a duchem. Ci, którzy zostali odnowieni na obraz Boga, przekonują się, że ta walka duchowa jest realna w ludzkim doświadczeniu i obejmuje wyzwanie w mocy Pana. Przyjęcie odnowienia na obraz Boga jest jednoznacznie zajęciem miejsca po Jego stronie w wielkim boju. Pisząc o tym, którzy doświadczyli odnawiającej mocy Chrystusa, Ellen White stwierdza, mając takie doświadczenie, chrześcijanin nie może siedzieć z założonymi rękami, zadowolony z tego, że zostało dla niego dokonane. Ten, kto postanowił wkroczyć do duchowego królestwa, przekona się, że wszystkie siły i namiętności nieodrodzonej natury, wsparte siłami królestwa ciemności, będą występować przeciwko niemu. Każdego dnia będzie musiał odnawiać swoje poświęcenie i toczyć walkę ze złem. Stare nawyki i odziedziczone skłonności do zła będą się domagać panowania, a chrześcijanin będzie się musiał wystrzegać, dążąc
do zwycięstwa w mocy Chrystusa. Dziękuję bardzo.